swego rodu, kiedy żeśmy to przyjęli, kiedy to było wszystko w rozsypce, było ponad 19 szkół, w których poza kredą i z tablicami praktycznie nie było nic, wszystko się sypało. W tym czasie przyjęliśmy strategię, że taka sieć szkół nie może istnieć, bo za parę lat popłyniemy finansowo. I w latach 96 do 2001 zrobiliśmy, jakbym powiedział, no taką reformę polegającą na łączeniu małych szkół większe, organizowanie tych szkół na odpowiednim standardzie, gdzie zaczęliśmy bardzo mocno finansować, doposażać te szkoły. I docelowo, kiedy weszły gimnazja, po dwuletniej, jakbym powiedział, porocznym działaniu gimnazjum w mieście, rozwiązaliśmy umowę i na bazie szkoły w Lubnie i w Hiranie podstawowej zaczęliśmy tworzyć własne gimnazja. Wydaliśmy na to masę pieniędzy, ale na dzień dzisiejszy mamy bardzo wysoki standard, jeżeli chodzi o doposażenie, wyposażenie tych budynków odpowiednio. W tym czasie wybudowaliśmy 4 sale gimnastyczne, jeszcze mamy jedną wybudować. Również żeśmy zmodernizowali wszystkie budynki poza budynkiem szkoły w Dębołęce, gdzie na dzień dzisiejszy w roku 2012-2013 chcemy ten budynek zmodernizować i od 1 września 2013 chcemy, żeby w strukturach gminy były 3 szkoły społeczne, to począwszy od Dębołęki, Szwecja i Tankowo. Pozostałe szkoły, ponieważ na dzień dzisiejszy dowiedzieliśmy się, że pani minister edukacji nie zmienia karty nauczyciela, będziemy chcieli w przyszłym roku, to znaczy do końca lutego 2013 roku, zorganizować 2 zespoły na bazie gimnazjów, mieć tylko 2 zespoły i 3 szkoły społeczne i taka by była struktura. Na dzień dzisiejszy mamy 3 przedszkola, to jest jedno przedszkole w Różewie i działa to w zespole szkół. Jest przedszkole w Strącznie i w Karsi Bożej, które działają w okresie 9-godzinnym. Chcemy od 1 września otworzyć jeszcze przedszkole w szkole podstawowej w Gostomiu. Zobaczymy, czy ono będzie 5-godzinne czy 9-godzinne, w zależności od potrzeb społecznych. I wtedy, gdybyśmy to przedszkole utworzyli, to w naszych przedszkolach byłoby ponad 100 dzieci. To by było gdzieś objęte tym, jakbym powiedział, przedszkolami około 40% naszych wszystkich dzieci. W wieku od 3 do 5 lat, 5-latki, które jeszcze na razie nie idą do szkół, też by w klasach zerowych czy przedszkolach, także te by były 5-latki objęte, jeżeli rodzice wyrażą na to zgodę, 100% nauczaniem tym początkowym. I taka jest nasza wizja. Na dzień dzisiejszy chcemy, oprócz modernizacji szkoły w Dębołęce, rozpocząć w tym roku budowę sali gimnastycznej przy szkole w Gostomi. I na tym byśmy inwestycje szkolne zakończyli, ponieważ oprócz takiej kosmetyki związanej z doposażeniem boisk sportowych, bieżni, te wszystkie inwestycje, które żeśmy zaplanowali, zostały wykonane i na dzień dzisiejszy będziemy się tylko zastanawiali, skąd wziąć pieniądze na utrzymywanie tych szkół z tego względu, że dzisiaj do szkół dokładamy oprócz subwencji około 6 milionów złotych. 1,5 miliona złotych kosztuje nas dołożenie, jak również około 700 tysięcy kosztują nas klasy zerowe i około 400 tysięcy przedszkola, do których dokładamy. I to jest dla nas poważny, jakbym powiedział, no, wydatek. Te 6 milionów złotych, które wydajemy na szkoły, gdybyśmy przeznaczyli na przykład na drogi, to można by było co roku wybudować 10 km. Dywanika asfaltowego o powierzchni o szerokości 4,5 metra. To przy przeliczeniu na ileś tam lat, od wielu lat, jeżeli dokładamy na te szkoły, to byśmy mieli w tym czasie wszystkie drogi wyasfaltowane, a tak to na 12,5 tysiąca mieszkańców do szkół chodzi około 500 dzieci z przedszkolami. To jest około 14% całej naszej populacji. Zabiera 45% naszego budżetu, pozostałe 86% no, mieszkańców nie jesteśmy w stanie na ich potrzeby odpowiedzieć.
przedstawiam swoją koncepcję Radzie, która ma uchwalać budżet. I dzisiaj Rada zdaje sobie z jednego sprawę, że jeżeli nie zrobimy na dzień dzisiejszy takiej reformy, to za rok czy dwa po prostu gmina będzie obsługiwać tylko mieszkańców przez okienko, ponieważ na pozostałe rzeczy nie będzie pieniędzy. Dzisiaj trzeba sobie odpowiedzieć jednoznacznie, że bez tej reformy nie będziemy mogli się normalnie rozwijać, bo wszelkie środki, które otrzymujemy, związane czy z podatków, czy z subwencji innych, idą w 80% na oświatę. Tak nie może być, ponieważ przy modernizacji, reorganizacji tego można radykalnie obniżyć koszty. Przecież nam chodzi o to, że my nie możemy wydawać na pewną grupę ludzi wszystkie koszty, wszystkie pieniądze, kiedy mamy zadań bardzo dużo innych, gdzie musimy budować mieszkania, wodę, kanalizację, drogi robić, oświetlenia uliczne, jakoś pomagać tym, którzy chcą prowadzić działalność gospodarczą, żeby po prostu powstawały miejsca pracy, a dzisiaj zjadamy własny ogon. I Rada o tym wie i na dzień dzisiejszy Rada jest do tego przygotowana, bo to nie zmienia możliwości nauczania, to nie pogarsza możliwości nauczania, to po prostu organizacyjnie powoduje obniżenie kosztów. Bo jeżeli na dzień dzisiejszy ja do szkoły muszę dokładać przykładowo 300 tysięcy złotych, a szkoła, kiedy będzie społeczna, będzie musiała żyć z subwencji. Zależy, ile tego przeprowadzimy, to na dzień dzisiejszy trudno powiedzieć, jak jeszcze Ministerstwo Edukacji się zachowa na przyszły rok, jakie to będą musiały być podwyżki, ale uważamy, że te reorganizacje spowodują w granicach 2 milionów złotych obniżenie kosztów, jeżeli chodzi o prowadzenie szkół. A 2 miliony to już jest niebagatelna kwota. Realnie co roku ilość uczniów się zmniejsza, to jest prawda. Natomiast w szkole społecznej dyrektor będzie decydował, czy zatrudni wszystkich, czy zatrudni na niższych poborach, czy zatrudni mniejszą grupę. To już jego będzie decyzja. My, dając szansę prowadzenia szkoły społecznej, spowodujemy, że to dyrektor, który będzie tą szkołę prowadził, czy ewentualnie stowarzyszenie będzie decydowało, kogo i w jakiej ilości zostawi. Tu mi jest trudniej przewidzieć. Na pewno jakieś, bym powiedział, mniejsze ilości będą, z tym, że na dzień dzisiejszy nie wszyscy pracują na pełnych umowach, że jest wielu dużo takich, którzy emeryci czy renciści, emeryci przede wszystkim, dorabiają sobie. Są ludzie, którzy są na tak zwanych rocznych czy innych umowach, to będzie zależało. Natomiast jeżeli wprowadzimy zespoły, to nie będzie tylu dyrektorów, tylko będzie 2 dyrektorów, a w tych szkołach, które wejdą do zespołu, będą tylko zastępcy i będzie inna reorganizacja. Przede wszystkim jeden nauczyciel będzie zatrudniony w zespole, bo dzisiaj jest tak, że niektórzy półetatowcy pracują w 3 szkołach i tutaj jest problem później z ich rozliczaniem, z tymi dopłatami. Natomiast będzie jeden dyrektor, który będzie zatrudniał i będzie ten nauczyciel, będzie pracując w zespole, to jeżeli to będzie zespół firm, to nie musi pracować tylko i wyłącznie w firmie, ale może pracować w tym zespole i w Strącznie, i w Gostomi, i w Różewie. I tak samo w tym. I będzie jeden, który po prostu będzie wyznaczał pracę. Wtedy może się przede wszystkim zmniejszy się ilość półetatowców, pracujących ludzi na niepełnych etatach. Przeznaczyć na inwestycje w gminie. Jeżeli trzeba będzie zmodernizować coś w szkołach, to zmodernizujemy w szkołach. Jeżeli trzeba będzie coś zrobić w gminie, czy jakąś drogę, czy jakieś wybudować mieszkania socjalne, to pójdzie na to, bo dzisiaj są na oświatę pieniądze są znaczone i trzeba niektóre inwestycje wycofywać ze względu na brak środków, a te pieniądze zaoszczędzone spowodują zwiększenie możliwości inwestycyjnej naszych gmin. Dzisiaj w tych szkołach przejadamy te pieniądze. Dzisiaj przy innej organizacji można te pieniądze w mniejszej ilości przejadać, a docelowo przeznaczać na inwestycje, bo to nam głównie chodzi. Dzisiaj, jeżeli gmina nie inwestuje, to się cofa. Dzisiaj, jeżeli nie inwestujemy w mieszkania, w drogi, w całą infrastrukturę, w kanalizację i wodę, to się cofamy. Dzisiaj mamy wodociągi z lat 60., które trzeba modernizować, na które nie ma pieniędzy. I dzisiaj
to tak zwana jest tak zwana rezerwa prosta, z której można, ograniczając tak zwane przejadanie pieniędzy, przeznaczyć na inwestycje, które są dla gminy niezbędne. Tak dla woda, dla ryby, tak dla nas, bo dojdzie do takiej sytuacji, że w pewnym momencie wodociąg 60 lat padnie i trzeba będzie ludziom dowozić wodę. A nauczyciele dzisiaj, jeżeli nieco nie zreformujemy, to czy stoi, czy leży, im się wszystko należy, bo karta nauczyciela wszystko mówi, że to, tamto. A tu po prostu chcemy, wprowadzając inną formę organizacyjną, zaoszczędzić radykalnie na stałych kosztach. To może być kiepski rocznik, może być przemęczenie ze względu na za dużą ilość różnych zajęć dodatkowych. To się składa na to wiele czynników, natomiast jest jedna rzecz. Dzisiaj z roku na rok młodzież chce mniejszym kosztem coś więcej zdobyć. Dzisiaj widzimy jedną rzecz, zainteresowanie rodziców, żeby dziecko zdobywało wiedzę, jest coraz mniejsze, że się wszystko rzuca na szkołę, a rodzic po prostu w większości przypadków stoi z boku, bo obserwujemy po wywiadówkach, jak to się i spotkaniach z rodzicami, w jakiej ilości przychodzą. To jest raz. Drugie, dzisiaj trzeba szukać innych form nauczania, żeby po prostu ona zachęcała młodzież czy tam dzieci do nauki, a nie, jakbym powiedział, formy, no takie, które no, na dzień dzisiejszy uważam trzeba zmieniać. I tutaj też jest rola i ministerstwa, rola kuratoriów, jak również naszych dyrektorów, jak również kadry, która po prostu musi szukać nowych form, która spowoduje, że młodzież czy tam te dzieci będą bardziej zainteresowane tą nauką. Są różne formy. Ja będąc ostatnio w Centrum Edukacji Obywatelskiej dowiedziałem się jednoznacznie, co mnie skłania do tego, że jeżeli jest szkoła społeczna, jest większe zainteresowanie społeczeństwa życia tą szkołą. Kiedy żeśmy gdzieś jeździli, oglądając to i wypowiadając się na tym spotkaniu, eksperci mówią jednoznacznie, że dzisiaj model szkoły, jaka jest, jest przestarzały i trzeba szukać nowych form. Nową formą też jest szkoła społeczna, gdzie mówi się wyraźnie, że ludzie nie muszą płacić żadnego czesnego, tylko po prostu bardziej się nią mogę społecznie, jakby będzie interesować. Jeżeli w danej miejscowości powstanie stowarzyszenie, któremu przekażemy tą szkołę, to ono po prostu będzie musiało się tą szkołą interesować.